Hejcie, witajcie, z tej strony Klocek. Dzisiaj prezentuję wam moje zakupy, jakie ostatnio kupiłem sobie na rynku w Wrocławiu. I pokażę wam, co dokładnie sobie zamówiłem. Przez siatkę widać tu jakieś klimaty LEGO Przygody 2. I teraz może sobie przejdźmy do pierwszej paczuszki. Jest to paczuszka najmniejsza. Jest to archiwalny zestaw LEGO Nexo Knights. Numer katalogowy 703119. Jest to taka jakby terenówka LEGO Nexo Knights. Ja się na tym nie znam. Mój brat kupił to dla siebie. Dobrze, teraz przejdźmy sobie do dużej paczki. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. Pierwsze, co kupiłem sobie, jest to LEGO Creator 31068. Nowoczesny dom. 3 w jednym LEGO Creator. Kolejny zestaw jest to LEGO Przygoda 2. Kosmiczna drużyna Benka. Numer katalogowy 70841. W zestawie mam 4 minifigurki: Kenny, Benny, Lenny i Jenny. Teraz dość nietypowo LEGO Friends, numer katalogowy 41357. Jak to się nazywa? Jest to takie serduszko, nie wiem, co to jest w ogóle. Kolejny zestaw LEGO Ninjago 70635. Jest to taki spinner Jaya. Tak się on prezentuje. Kolejną rzeczą, jak to sobie kupiłem, jest taki polybag 30354. Kosztował mnie dokładnie 10 zł. Kolejną rzeczą, jak to sobie kupiłem, jest to 3 saszetki minifigurek serii kolekcjonerskiej wydane na 40-lecie minifigurki LEGO. I oczywiście dwa katalogi 2019. Jeśli chcecie, żebym o nich powiedział, co mnie interesuje na ten 2019 rok, co mam nadzieję sobie kupię, to napiszcie mi w komentarzu, a ja z przyjemnością wam filmik o takiej tematyce zrobię. Teraz może zobaczymy, jak to wygląda w pełnej okazałości. Dobrze, tak wyglądają moje całe zakupy, jakie sobie kupiłem w Wrocławiu na rynku. Dobrze, jeżeli wam się film spodobał, możecie zostawić suba, lajka i komentarz, a ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!